Ale dzisiaj prezentacja gry Diablo 2 Expansion Set Lord of Destruction. Oznacza to dwa diabły rozsadzonki Lord od rozbiórki. Jest to gra typu stare czasy studni, nie widać nieba, jesteśmy takim bohaterem, katrubimy potworki. To jest taka szatanistyczna gra, taka straszna. No, ale ogólnie to taka, no. No i to są takie bohatery. To jest taka walkiria, ma dzidę w łapie i takie to, no. Bo tu jest taka miara koparka, widać, że się lubi bić, bo włosy takie krótkie, grzenia. O, tu jest nekrofil, to jest wiedźmin taki, wiadomo, co on ma. O, tu jest taki bokser, macha sobie taką siekierę, uf, ma na głowie, w baluskajcie. A tu jest taki burzy, macha sobie miecze, taki cienia stosunkowo. Tu jest taka cyganka, z elektryczność, power, matką elektryczną. A tu jest taki groźny ksiądz, taki katapiórski. Ale bierzemy nekrofila, bo wiadomo, że to najlepsza postać. Nazywamy oczywiście Big Vant. Aj! Aj! O! A, dobre. O, i tu jakiś taki mamy, no wiadomo. Widzimy, jesteśmy taki blady, taki wiedźmin, to jest taki... on jest taki dobry, bo on taki wiedźmin jest... O. O. No. Aj, gdzie tu się szło? O, tu jest taka Sharshi, ona tam ma taki... sklep, ona tam sprzedaje takie pały, siekierki, jakieś takie ma dobre rzeczy. Masz takie płaszcze, rękawiczki, takie obuwie zimowe. O, takie ma takie, no takie patyki też ma do sprzedania, wiadomo. I co tu by powiedzieć? No nasz bohater to on był ogólnie... W dzieciństwie go nie karmili, dlatego jest taki chudy i on potem tak uciekł ogółem. On tak se uciekł. No, ale on se tak uciekł, bo go nie karmili i potem on kradł na ulicach i tam kradł jedzenie. I właśnie taka sekta przyjęła, dlatego został takim nekrofilem. Ale wiadomo to. O, idzie, to jest taka straszna gra, taka mroczna. Bardzo mroczna. Taka ciemna. O, widzimy tu takie diabełki, oni tam takie zombiaki, takie czerwone są. O, kaptur. Zakładamy ten kaptur, chyba. Nie wiem, albo może nie. Albo założę. O, zakładamy i bijemy ich tak mocno. Patrzcie się. Przywołujemy kościaka, on nam będzie pomagał, on tak szybko, potem będzie nam pomagał i wszystkich nawalał, tych naszych zombiaków. I tu, o, widzimy, on już rozpoznaje takich wrogów. On jest taki inny, taki zombiak, taki, o, albo to, widzicie, akcja w tej grze jest taka ważka, taka bardzo mocna, że wiadomo, że trzeba się takie skupienie mieć duże. Ale no wiadomo, ten co przywołujemy to jest taki chudziec, on taki w ogóle, on tam zbytnio, on tam dobry jest, ale taki słaby. Skrzynka. Ło, widzicie, i trzeba szybko uciekać, bo by was zapaliło i byście się spalili. Chyba nie chcecie tego. Jakiś... Znowu skrzynka. Nie bierzemy tego. Nadal tłuczemy takich... zombioków, czerwońców. Dostaliśmy taki nowy, taki płaszcz zimowy, bo wiadomo, zimno, on taki na gusieńki chodzi. A, no i chciałem polecić, pozdrowić też użytkownika Kasper Kwasiborski i Funkę, wiadomo, przyjaciół, no. No i ogólnie to ta gra tak polega na takim biciu cały czas. Wiadomo, to jest taka dobra gra. Bo taka trochę ma taki... sympatyczna jest ta gra. Ona nam trochę tak pomaga. O! I wyskakuje nam. I my tu, wiadomo, dajemy w siłę dużo, bo w tej ciele będzie taki silny, zręczny, taki ważki.
I wtedy, jak my weźmiemy dużo energii, to wtedy. Bo to do czarów jest, a i wtedy nekrowi też prawie martwi, sama skóra kości. Wiadomo, jak mówicie, w domu nie karmili, uciekł i on potem. Wiadomo, uciekł, jak uciekł, no to uciekł. I do tej sekty go wzięli, bo on tam kradł na ulicach. On w ogóle był takim niedobrym, takim był zbójnikiem, degeneruchem. Nie. On ogólnie to się nie słuchał też rodziców. Może dlatego go nie karmili. Ale ogólnie to widzicie, takie jest życie, jak się nie słucha rodziców, to trzeba potem biegać po lasach i jakiś zombie zabijać. No wiadomo. I to jest wiedźmin taki, on właśnie rzuca takie czary. Widać, że O, brak ci to jest. doświadczenia Ale pomaga. wiadomo, wiedźmin to on musi zabijać potwory, on dostaje pieniążki. No i on rzuca też takie przekleństwa, mówi wtedy takie czary i on wtedy się tak boją. No i rzucamy, w ogólne bijemy. Nie, to ta gra, a to jest taka dobra, ale nie dla każdego. Tylko dla takich ludzi, co się nie boją, mają mało strachu. Bo widzimy, jak takie będą was gonili, no to normalnie. Aj. Nie polecam. Ja tą grę już przeszłem z milion razy. Wiadomo. Ja jestem nią dobry. O, tego nie widziałem. Nie Mało widziałem tych. many. Potrzebuję many. No ogólnie, oby tylko te bekazy nie przyleciały, bo wtedy to już wiadomo, Za mało many. przekichane, przewalone. Uciekam. Ło! Mamy teraz taką szablicę. I to jest taka dobra szablica. To nie jest zła szablica. Jak z niej będziecie. Haj, haj! No nie, zginęłem, ale ja się żegnam z wami. Uważajcie na siebie. Ałe, gra to taka 2 plus 3 minus. O!